Wtedy jeszcze polscy siatkarze nie wygrywali wszystkiego, co można wygrać. Można powiedzieć, że boksowali się ze światową czołówką, raz wygrywając, raz przegrywając, ale naprawdę niektóre mecze zapadły z pewnością Państwu w pamięci. Tak jak występy tego pana, który jest naszym gościem, Dawid Murek. Gwiazda polskiej siatkówki już nieaktywna, jeśli chodzi o występy na boisku. Witamy serdecznie, panie Dawidzie. Witam serdecznie. Ale za to w nowej roli, bardzo istotnej. Pan Dawid Murek to drugi trener siatkarek Volley Wrocław i w tej roli go witamy. Panie Dawidzie, gdy informował pan prezes Grabowski o tym, że zostanie pan drugim trenerem zespołu Volley Wrocław, to powiedział tak: w naszym zespole nie ma może wielkich gwiazd, jeśli chodzi o zawodniczki, i chyba jedyną gwiazdą, i to być może nawet największą w lidze, będzie nasz drugi trener, nowy pan Dawid Murek. Jak pan przyjmuje takie słowa? Na pewno jest to miłe, ale nigdy nie czułem się taką gwiazdą i do tej pory się nie czuję, także ja zawsze byłem zawodnikiem, który starał się zrobić swoje najlepiej jak potrafi na boisku, czy to na treningu, czy na meczach, a na pewno nie czułem się gwiazdą i tak już pozostanie. Ale słynął pan z widowiskowej gry. Ja pamiętam jedną taką akcję pana dosyć często powtarzaną, gdy wylądował pan najpierw po drugiej stronie boiska, gdy po stronie przeciwników podczas obrony piłki. Udało się panu podczas tej samej akcji jeszcze wrócić na naszą stronę i skończyć atak. No to było takie dosyć spektakularne. Pewnie też pan pamięta tą akcję. Ale wróćmy teraz do pana obecnej roli. Pojawiał się pan na meczach siatkarek wrocławskich od pewnego czasu, ale z tego oto powodu, że w tej drużynie gra pana córka. To dlatego zdecydował się pan na to, żeby trenować także Volley Wrocław? No na pewno córka była też tym takim pozytywnym plusem tego wszystkiego, która mnie nakłaniała do tego, żebym został trenerem i spróbował swoich sił i poprowadził zespół, oczywiście jako drugi trener. Na początku gdzieś tam na pewno myśli były różne na ten temat i musiałem się trochę zastanowić nad tym, bo jak wiemy, takich duetów w siatkówce jest bardzo mało i wiąże się też to z tym, że no niestety chcąc nie chcąc na pewno na językach będziemy, jesteśmy i tak już pozostanie. Czy to jest komfortowa sytuacja dla pana córki, gdy pan jako trener postanowi pochwalić panią Natalię za dobrą postawę na treningach, a koleżanki zaraz mówią: a no jasne, tatuś pochwalił, bo co miał robić? Znaczy tutaj akurat jest, jeżeli chodzi o chwalenie, no to jest wszystko jak gdyby normalne i to, czy to jest córka moja, czy to jest inna dziewczyna z zespołu, to jest na takich samych zasadach. Tak samo nie ma taryfy ulgowej, czy w tym przypadku jest to moja córka i nie ma czegoś takiego, że przychodzimy na trening i ja z racji tego, że to jest moja córka, ona będzie miała fory i będę jej gdzieś tam mówił: dobra, tutaj sobie teraz odpuść, bo nie ma sensu. Nie, idziemy tam, jesteśmy profesjonalistami, idziemy na 2-2,5 godziny na salę i robimy swoją robotę. I potem do domu przychodzimy i możemy sobie pożartować, możemy sobie poopowiadać, jak to było na treningu, ale na ten moment na sali nie ma czegoś takiego. Pan, jak się pan znalazł w tej kobiecej siatkówce? Przez całą karierę zawodniczą, no, w sposób oczywisty, współpracował pan na boisku z mężczyznami. Teraz pan pracuje z paniami, z młodymi dziewczynami głównie. Widzi pan jakąś różnicę między siatkarkami i siatkarzami w podejściu do tego sportu i w ogóle z pracą z nimi? Znaczy na pewno to są dwa różne światy i to, że akurat grałem, byłem siatkarzem przez prawie ćwierć wieku, to nie znaczy, że będę pracował w zawodzie jako trener i z facetami. Na ten moment taka była propozycja ze strony prezesa Jacka Grabowskiego i bardzo się cieszę, że taką propozycję dostałem, tym bardziej, że mogę jeszcze pracować ze swoją córką w jednym zespole. To było coś niesamowitego, dlatego podjąłem się tego. To nie żałuje pan? Fajne. Proszę? Nie żałuje pan, jak rozumiem. Nie żałuję absolutnie i oczywiście ta decyzja nie była podjęta bardzo szybko, tak jak mówiłem, z jakich względów, ale jeżeli już się tego podjęliśmy w sumie razem, bo córka też na pewno była tutaj najważniejsza w tym momencie, no to będziemy robić swoje. I tutaj akurat porównując no, tak jak ja powiedziałem, dwa światy między mężczyznami a kobietami, na pewno jest inaczej. No, tutaj u kobiet na pewno trzeba mieć trochę więcej cierpliwości, trzeba spokojnie podchodzić do wielu rzeczy, u facetów trochę inaczej jest, no bo tam sobie kilka słów powiemy. Twardszych, nie nadających się do zacytowania na antenie, podejrzewam. Dokładnie, tam sobie szybko wyjaśnimy pewne sprawy. Tutaj troszeczkę trzeba delikatniej, bo no wiadomo, to są kobiety. Się obrazi, wiadomo, zrobi awanturę, jak to z kobietami. Trzeba troszkę Panie Dawidzie, zajmijmy się zespołem, który znalazł się w nieco, no niedawno znalazł się w nieco odmiennej sytuacji, właściwie całkowicie odmiennej sytuacji niż jeszcze kilka lat temu, bo Volley Wrocław wcześniej jako Gwardia, Impel Wrocław należał do potęg tej kobiecej siatkówki w Polsce, bił się o medale. Po odejściu tego możnego sponsora, no w zasadzie odwróciła się sytuacja. Ostatnio to jest walka raczej o utrzymanie na najwyższym poziomie. Jakie priorytety w tym sezonie? Znaczy, no nie mamy konkretnych jakichś celów na ten sezon. Na pewno jest zespół z dużym potencjałem, który na pewno będziemy chcieli wykorzystać. Dziewczyny też wiedzą o tym, że ten zespół jest dużo mocniejszy niż w tamtym sezonie. Także na pewno będziemy robić wszystko, żeby znaleźć się minimum w tej 8. A co się uda wygrać ponad to, no to na pewno będzie to na plus dla całego zespołu. Na razie 2 mecze, 2 porażki. Tak, 2 porażki, chociaż tutaj chciałbym przypomnieć, że graliśmy z zespołami, które w tamtym roku były w czubie tabeli i dodatkowo się teraz wzmocniły, także te zespoły są jeszcze mocniejsze. A tak naprawdę te mecze 2 przegraliśmy, ale na tle tych 2 zespołów nie wyglądaliśmy źle. Powiem inaczej, wyglądaliśmy bardzo dobrze, nie było widać różnicy klas między tymi zespołami. Także to na pewno daje takie pozytywne myślenie, jeżeli chodzi o przyszłość. I są to porażki, z których po prostu można wyciągnąć wnioski i budować na ich podstawie formę na zwycięstwa, jak rozumiem, bo one przyjdą. Oczywiście, że tak i dlatego my się z tego cieszymy, że w tych meczach było widać, że ten potencjał, o którym cały czas wspominamy, było widać. I wiemy, że ta praca, którą wykonaliśmy przez ten okres przygotowawczy, nie poszła na marne i to jest bardzo fajne, że tutaj praca, spędzone godziny na hali, widać, że dają efekty. No, oczywiście nie jeszcze w postaci punktów w tabeli, ale miejmy nadzieję, że już niedługo te punkty się pojawią. Panie Dawidzie, zajmijmy się młodzieżą, bo Volley Wrocław to oczywiście klub, który stawia nacisk na szkolenie młodzieży. No i teraz jest takie pytanie. No, w Pana rodzinie wydawałoby się rzecz no, w miarę naturalna, choć nieoczywista, że córka poszła akurat w Pana ślady i wybrała siatkówkę. Ale jakby Pan zachęcił do uprawiania właśnie siatkówki młodych ludzi, a także ich rodziców, że jeżeli chcą realizować się w sporcie, to żeby wybrać właśnie siatkówkę i na przykład jeżeli to dolnoślązaczki, wrocławianki młode, to żeby wybrać Volley Wrocław? Znaczy na pewno to już wszyscy powtarzają, żeby dzieci starały się po prostu jak najwięcej ruszać, żeby jeżeli jest możliwość, to tylko iść na salę, jeżeli nie ma takiej możliwości, to iść na boisko, bo coraz więcej tych boisk powstaje na zewnątrz, tak jak to wcześniej orliki powstawały do piłki nożnej, tak teraz jest więcej też boisk czy do plażówki, czy do siatkówki normalnej, także ja bym nakłaniał oczywiście do jak największej ilości ruchu, nie siedzenia w domu oczywiście przed komputerami, bo teraz jest na pewno to w modzie. I jak najwięcej ruchu, to jest najważniejsze na ten moment. A czy to będzie siatkówka, jest kwestią wtórną, ale wydaje się, że to jest sport, gdzie przynajmniej, oczywiście w każdym można kontuzję odnieść, natomiast no przynajmniej nie ma tam takiego fizycznego kontaktu, nie biją się między sobą zawodniczki, zawodnicy, więc jeżeli rodzice się boją swoje pociechy, to może siatkówka byłaby dobrym wyborem. Dawid Murek, wielka gwiazda polskiej siatkówki, w nowej roli drugiego trenera siatkarek Volley Wrocław, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, bardzo miło było Pana gościć. Dziękuję wzajemnie. I wszystkiego najlepszego, rychłych zwycięstw życzymy Panu i współprowadzonej przez Pana drużynie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.